Witam Was, moi drodzy, w takiej bardzo szybkiej prognozie pogody. O takie prognozy prosiliście, więc jak najbardziej jestem do Waszej dyspozycji. No i tym razem niedziela, ciśnienie najniższe w Polsce północno-wschodniej 992 hektopaskale, najwyższe w Polsce południowej 1005 hektopaskali. W niedzielę opady śniegu w Polsce południowej, wschodniej, centralnej. W pierwszej części dnia opady dosyć intensywne, potem już będą słabnąć. W północno-zachodniej i generalnie północnej opady deszczu ze śniegiem, marznącego deszczu, bądź samego deszczu, i tam zwracam uwagę, sytuacja na drogach w niedzielę będzie bardzo trudna, więc musicie to wziąć pod uwagę i być tam szczególnie ostrożni. Temperatury w niedzielę najniższe w Polsce południowej minus 12 do minus 14 stopni Celsjusza w Zakopanem w szczególności, natomiast na pozostałym obszarze od 0 do 3-4 stopni Celsjusza, nawet na północnym zachodzie, ale bardzo ważna uwaga: w drugiej części niedzieli, te temperatury szybko w Polsce Centralnej i Wschodniej spadną poniżej zera i na drogach może znów zrobić się ślisko. Na co też bardzo uczulam. Temperatura odczuwalna najniższa w Polsce Południowo-Wschodniej, minus 6 stopni Celsjusza, najwyższa w Polsce Zachodniej minus 3 stopnie Celsjusza. Wiatr będzie wiał dosyć mocno jedynie na wybrzeżu, tam do 70 km na godzinę. Na pozostałym obszarze od 10 do 40 km na godzinę wiatr będzie wiał z zachodu w kierunku wschodnim. Biometr w całym kraju będzie oczywiście w kolejnym dniu niestety niekorzystny. No i ostrzeżenia IMGW dla północnych granic województw granice gmin województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego przed silnymi porywami wiatru wiatr w porywach od 70 do 85 km na godzinę Poniedziałek wędrówka bardzo głębokiego niżu nad Morzem Bałtyckim i obwodem, obwodem Królewieckim. No i nad Polską opady śniegu, opady śniegu z krupą śnieżną, opady śniegu związane z konwekcją bądź nawet burze śnieżne. Na drogach też trudne warunki, bardzo radzę uważać. Najniższa temperatura w poniedziałek w Polsce Południowo-Wschodniej minus 2 stopnie Celsjusza, w Polsce Południowo-Zachodniej 3 stopnie Celsjusza. Tam będzie temperatura najwyższa. Ogólnie w całym kraju, temperatura wahająca się od 0 do 1 stopnia Celsjusza. Najsilniejsze porywy wiatrów w poniedziałek przed południem w Polsce zachodniej, następnie centralnej, potem wschodniej. Ta strefa będzie przemieszczała się w kierunku wschodnim, porywy od 50 do 70 km na godzinę, na wybrzeżu 80, lokalnie do 90 km na godzinę. Podczas przechodzenia komórek konwekcyjnych bądź burz, te wartości mogą być wyższe o jakieś 10-15 km na godzinę. We wtorek opady śniegu nr znów w całej Polsce, przy czym te opady powolutku będą coraz słabsze i temperatury już będą zdecydowanie niższe. W zakopane minus 11 stopni Celsjusza w Polsce wschodniej minus 4 do minus 6 stopni Celsjusza w Polsce zachodniej od 0 do 1 stopnia Celsjusza. No i wiotyr w Polsce południowej najsilniejszy, tam od 40 do 55 km na godzinę w Polsce nocnej. Najsłabszy od 10 do 20 km na godzinę. Dziękuję moi drodzy za to, że byliście. Zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco z pogodą w Polsce, ale też i na świecie. Pozdrawiam.